Cześć, witajcie, z tej strony Olek Power i widzimy się dzisiaj w luźnym graniu. Jest to, jak widać już, Need for Speed Most Wanted. Postanowiłem nagrać ten filmik tylko z jednego powodu, dlatego że wczoraj, ja to nagrywam, aktualnie jest niedziela, czyli w sobotę 30 listopada zginął jeden z moim zdaniem z najlepszych aktorów w wypadku samochodowym. Zginął Paul Walker, odtwórca roli ze Szybkich i Wściekłych Briana O'Connella. Tylko przez tego aktora polubiłem tą serię Szybkich i Wściekłych. No i co? No, straszna tragedia się stała. Podobno jechał na akcję charytatywną. Jak się nazywa? Na akcję charytatywną po tajfunie na Filipinach, żeby zbierać i żeby zebrać pieniądze i można było się z nim przejechać jego nowym Porsche GT, ale podczas właśnie jazdy tam ze swoim kolegą, ze swoim kolegą wpadli na słup albo drzewo, nie wiem dokładnie, i po prostu samochód stanął w płomieniach i obydwaj zginęli na miejscu. Nie wiem, czy będzie z tego więcej niż jeden odcinek. Raczej tu będą tylko dwa odcinki z Need for Speed'a w luźnym graniu. Po prostu nagrywam to, żeby jakoś uczcić jego pamięć. Bo moim zdaniem zapracował na uznanie wielu tysięcy osób. I mam nadzieję, że jeżeli ogólnie kojarzycie aktora, jeżeli nie, to teraz dostaniecie jego zdjęcie albo pod koniec filmiku. Powinniście, raczej nie tak mówię, że powinniście, ale raczej zasługuje mu się szacunek i przynajmniej, jak ja już to zrobiłem, minuta ciszy, kiedy to puszczali w wiadomościach. No, co by tu więcej mówić o nim. Miał zagrać w kolejnej odsłonie Szybkich i Wściekłych 7. Teraz produkcja, o ile dobrze wiem, stanęła pod wielkim znakiem zapytania, czy będzie kontynuacja, tylko dadzą innego aktora, czy będzie jakoś to wplątane, że on zginął między 6. a 7. częścią, nie wiedzą jeszcze scenarzyści i w ogóle cała produkcja stanęła pod znakiem zapytania i nie wiadomo, czy się ukaże w terminie, jak miała się ukazać. No ja osobiście teraz już inaczej podchodzę do tej serii, bo nie wiem, czy nawet będę chodził na to do kina. Może na jedną część pójdę, tą 7, zobaczę, co zrobili. Jeżeli mi się nadal będzie to podobać, to będę oglądał, jeżeli nie, to nie. Dobra, ała. Ale koniec takiego jeżdżenia nudnego po mieście. Weźmy sobie jakiś wyścig. Nie wiem. Dobra, jedziemy. Nie chcę tego. Jeździmy Nissanem, dlatego że to był ulubiony samochód właśnie Briana i mój zresztą też, raczej nie akurat ta wersja. Moim ulubionym jest Nissan Skyline. Jego chyba też, a to jest Nissan GTR. Dobra, jedziemy. Wow, miałem tam skręcić. Ło, policja! Ajajaj. To nie ja. O, wjedziemy sobie tam. Wow. Fajna jest zabawa tu z policją. Ogólnie grę kupiłem też niedawno. Była tania, za to praktycznie 30 zł, więc osławiam sobie, a czemu by nie. Okej.
Dobra, sytuacja się uspokoiła. Pojedziemy tędy. I skok. I teraz po hamulcach. Okej, jedziemy na miejsce wyścigu. Gram na klawiaturze, chciałem... O, jakiś Nissan. Ale to jest chyba z tego pakietu. Tak, tak. Jakieś, to jest Nissan 300... 300... Co tu jest napisane? 350Z. Też fajny Nissan, ale... A to jest z tych różnych DLC tam, o ile dobrze pamiętam. O. Tu mamy jeszcze jakiegoś... Jakiś Lamborghini. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję tylko, że nie schrzanią produkcji, jakim jest właśnie Szybcy i Wściekli. Jak już mają dawać jakiegoś aktora nowego za właśnie Briana, za Paula, to mam nadzieję, że jakiegoś przemyślanego, a nie takiego pierwszego, lepszego z ulicy. Dobra. Jedźmy sobie. No nie! Przez takie głupoty giną kierowcy. Jechałem tylko 100 na godzinę. Dobra. Ja tu widzę, że już za chwilę czeka nas drift. O, jakiś samochód. Ale nie chcemy go, bo ja się wolę bawić tym. Okej, nie wiem. Dobra, zobaczymy, nie wiem co to jest. Docelowa prędkość. Bolivar miał 132 km na godzinę. Co, ja mam pobić prędkość czy co? Czemu jest tu tyle samochodów? Dobra, dziwne. A, to jest prosta linia. Wow. Że prawie prosta. Go. Spokojnie, damy radę. Damy radę, tylko teraz sobie nic nie walnąć. Tak jak teraz. Za długie są stanowczo te kraksy. Nie spadaj. Dam radę. Tu będzie drift. Tu będzie drift. Trochę już potłuczony za samochód. Dobra. Damy radę. Ile? 163 km na godzinę średnia prędkość. O, pobiliśmy go. Wow. Teraz wypadało go hamować. Dobra, weźmy sobie jakiś kolejny wyścig. Obława, szybki wyścig. Weźmy sobie Sport Sprint. Jeszcze przy okazji, jak znajdziemy gdzieś, to naprawimy samochód. No, tak wracając do
nawet niedaleko. Tak, wracając do tej opowieści o tym Paulu Walkerze, to młody umarł, bo miał w sumie tylko 40 lat. Ale tam widziałem takie komentarze, że życie to nie szybcy i wściekli, nie? Nie wiem, nie wiadomo nawet kto prowadził do końca. Niektóre serwisy podają, że to jego kolega prowadził, a drugie podają, że to on, więc tak naprawdę nie mam pojęcia. Czy to jest jakiś pierwszy... Jeden z pierwszych wyścigów. O! Wszyscy są. Aj. Jesteśmy agresywnymi kierowcami. Mam za mało chyba ulepszone to auto. Damy radę. Damy radę. I takie rzeczy się robiło. Pozycja piąta, papier. Dobrze, trzeba przyspieszyć trochę. Damy radę, meta. I finish. Jest. Dobrze. Daliśmy radę. To jest zwiększona prędkość maksymalna. Raczej prawy kontrol zastosuj. Nie, czekaj, ja chyba coś innego. Teraz hamulec. Czy tędy się da? Da się. Met, hamulec. Co to było? Chyba zahamowałem na drodze innemu ścigantowi. Nie, chyba tylko na pewno. Dobra, zaparkujmy sobie gdzieś tu na chwilę. Ja muszę ulepszenia, dostosuj auto, skrzynia biegów właśnie i prawy kontrol, tak, chcemy to. Wyścigi. A dajmy to sobie. Jedziemy. Okej. Nie wiem, co to był fajny tryb. Ja nie wiem właśnie, na co ten Nissan ma napęd, na tył czy na przód? Nic nie widzieliście. Dobra. Teraz się rozprawimy z kolejnymi. No! Myślałem, że szybciej skręci. Dobra. Trzeba trochę poprawić moje jeżdżenie. Chciałem kierownicę sobie do tego zamontować, bo leży moja kierownica na półce i z niej nie korzystam. Ale jakoś nie mogę się, nie chcę mi się instalować sterowników do niej. Stara kierownica chyba ma 5 lat, albo więcej. Dobra, naprawmy się. Wow, już się zarysowałem, ledwo wyjechałem.
idziemy, jedziemy. No jedź, bo daleko jeszcze chyba do celu nam zostało. Ale piękny drift. Raczej to nie był aż taki pełny, ale... piękny. Teraz się czu... no... prawie. Aż zamknąłem oczy, nie patrzyłem. Gdzie jadę? Panie władzo. Tam jest jakiś samochód, zobaczymy tylko co to za samochód i... możemy jechać dalej. Mitsubishi też jeździł takim, tylko że to jest chyba Mitsubishi... tak, Evo... Lancer Evo 10. On dziewiątką jeździł w... za szybcy, za wściekli. Dobra, jedziemy. Przejedziemy ten wyścig i to będzie na razie koniec tego odcinka. Raczej no taki koniec, bo to miał tylko być taki upamiętniający Briana Paula Walkera. No szkoda, szkoda. Straciliśmy naprawdę dobrego aktora. Jak ktoś napisał, my straciliśmy aktora, niebo zyskało anioła. Terenówkami się ściga. Idźmy. Wow. Dobra, ale my jej gonimy. O Jezu, ja to wgrałem. Ja Jezu, ja nie lubię tego. O, ja tu zawsze na jednym zakręcie się wywalałem. Szczególnie przez ten kurz tutaj nic nie widzę. A won. Ach. O, właśnie tu. Tak jak tamten też. To jest mój zakręt śmierci. Dobrze. Czwarte miejsce. Nie jest tak źle, jak mogłoby być. Ale zawsze może być lepiej. Ło, policja! Dobra. Dobra, gonimy teraz, to jest chyba też ten sam samochód, co my mamy. Nie wiem, czy to jest Nissan Skyline. Jak znajdę Nissana Skylana tutaj, to wam go zaprezentuję, chyba że będzie w jakimś tym... jakimś... nie! A, w jakimś... jadę. Chyba że będzie to jakiś coś a la DLC, ten Nissan Skyline, to wtedy wam go nie zaprezentuję. No i będzie 5 albo... przynajmniej 3. Albo drudzy może nawet. Już go nie wyprzedzę chyba, nie. Dobra. Byliśmy 3. A jeszcze raz pojedziemy tak dlatego. Żeby spróbować jeszcze raz. Spróbujemy przynajmniej. Nie, oj. A, most wanted. Uciekamy przed nimi. Dobra, ucieknijmy przed nimi tak naprawdę i skończymy już odcinek. Dispatch 1044 stop in this angle. Advise if you want to get
Dobra, wyjechałem gdzieś. O, jakieś Audi. Sorry. Dobra, wtedy wyjechaliśmy. Jakimiś zaułkami. Wow. Damy radę im uciec. Albo nie. Dobra, tu jest jakiś samochód. Dobra, wjechaliśmy w końcu na drogę. Może teraz... Blokada. Aż, że musiałem się władować na blokadę zaraz. Nie wierzę. Dawaj, cofaj, 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 cofaj. Jedź, 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 jedź. Cholera. Dawaj. Leć. Dobra. Ała. Coś mnie pukło. Jedziemy na autostradę. W sumie na autostradzie uciekanie przed policją jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w sumie. Ale możliwe, że coś z tego wyjdzie. Taki piękny ten. Dobra, tam już widzę blokadę, właśnie dlatego nie. Przebij się pierwszy, przebij się pierwszy. Dobra, przebiłem się. Na autostradzie jesteśmy strasznie odkryci. Dobra, jedź. Dobra. Spróbujmy zrobić manewry. Ach. Dobra. Tędy, tędy. Wyjedźmy stąd. Pojedźmy tędy. Kurde, zauważył, no nie mogę. Gdzie ja wjechałem? Gdzieś skądś wyjechać nie mogę. Dobra, no to intensywność nie mam aż takiej dużej w sumie. Ale... I tak sprawiałam problemy. Zaraz się stąd wydostaniemy. Parking, 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 parking. Ale trochę większy rozpad trzeba wziąć. Zaraz to załatwimy spokojnie. Dobra, teraz. Jest! Wjechali za mną? Dobrze są. O, ty fuuu, niedobry pan. Gdzie, jak tu się zjeżdża? Dobra, widocznie... Widać na to, że trzeba to zrobić w hard way. Myślałem, że wjadę. Zaraz to załatwimy. Dobra, tędy się zjeżdża. Tędy, nie, tędy, tędy. Wow. Dobra, wjedźmy z powrotem. I wylećmy stąd. Jak za mną skoczyli, to są nieźli.
napisał. Czemu żółty? Nienawidzę tego koloru. Aj. Serio. To było głupie. Ale podziałało. W pewnym stopniu. Dobra, wiecie co? Skończę ten odcinek w tym miejscu, gdzie mnie ściga pół miasta, nawet całe. Więc ja wam dziękuję. Poczekajcie chwilę, bo naprawdę niech przynajmniej będę w stanie jechać. Ja wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że to co powiedziałem o Paulu Walkerze trochę wam przybliży sprawę i się zastanowicie. Nie wiem, może nawet... No to ale jakim cudem? Może nawet ci, co nie oglądali w ogóle Szybkich Wściekłych, może nawet ogloną jakąś część albo coś. Ja wam dziękuję tak czy siak za odcinek. Widzimy się w kolejnych, więc trzymajcie się. Hejos!